Panie ministrze, jak to było z tą domniemaną inwigilacją dziennikarzy? Bo mówi się, że ci, którzy dysponowali taśmami prawdy, byli inwigilowani. Na ile pozwalały na to przepisy, a na ile były one, łamane było prawo, żeby zdobyć informacje, czy jakoś no, zabezpieczyć władzę, a nie tak, pozwolić działać zgodnie ze sztuką. Jest to sfera, która wymaga wyjaśnienia. Zresztą w ogóle cała afera taśmowa nie została wyjaśniona, bo nie było ani komisji śledczej. To, co zrobiła prokuratura, pozostawia wiele do życzenia, bardzo wiele do życzenia. Do dzisiaj ciągle nie wiemy, kto tak naprawdę, kto zlecał. Oczywiście. Kto pojawiają się tutaj, jeżeli mówimy o tym wątku. A są też bezkarni, panie ministrze. Oczywiście. Bo pan Stonoga jest bezkarny. No w tym tak, no ta sprawa została, jak to mówiliśmy, zawsze zamieciona pod dywan po prostu, bo tak było wygodnie tamtej władzy, PO-PSL. Teraz, jeżeli mówimy o tych podejrzeniach, bo to są podejrzenia na razie, związanych z podsłuchiwaniem dziennikarzy, może i innych osób, to wymaga wyjaśnienia. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, prowadzone przez komendanta... To taka policja w policji, tak? Przez komendanta głównego policji, no, biuro spraw wewnętrznych. Tam nastąpiły zmiany kadrowe na szczęście, więc nie ma w tej chwili obaw o to, że będzie to stronnicze w sposób personalny, że to osoby zainteresowane będą badały tę sprawę, co już nowi funkcjonariusze w tych miejscach, ale czekamy na wyniki tego audytu. Chcemy się dowiedzieć, jak to wyglądało. Ale jeżeli na ten temat wie? Panie redaktor, no, wiem, że są podejrzenia i wiem, że jest prowadzony audyt. Kiedy będę wiedział więcej, to więcej powiem oczywiście opinii publicznej. To, co powiedzieć będzie można oczywiście. I tu jest znowu problem też taki, że mimo to, że jest większe zaufanie, bo zmienili się komendanci, komendant główny, zastępca komendanta głównego, szef BSW w Komendzie Głównej Policji, to jednak my możemy tylko wysłuchać ich informacji, ale znowu do materiałów gromadzonych dostępu nie mamy, no zgodnie z tym, że ogranicza nas przepis. W związku z powyższym będziemy mogli sami mieć wiedzę ograniczoną, no ale co do wniosków ją uzyskamy. Natomiast gdyby się okazało, że jest daleko idące podejrzenie działań nielegalnych, no to są w Polsce organy, które muszą się o tym dowiedzieć, głównie prokuratura, ale zobaczymy, czy to będzie materiał, który będzie upoważniał, jednocześnie zobowiązywał do tego, żeby ten organ poinformować o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo my nie mówimy o działaniach legalnych, tylko tu istnieje podejrzenie działań nielegalnych. A wtedy konsekwencje jakie mogą być? Jakie będą pańskie działania i jakie mogą być konsekwencje tego? No, to musimy wiedzieć, kto skalę, tak? Kto to prowadził przede wszystkim, kto był odpowiedzialny, kto upoważniał i kogo, jak ci upoważnieni postępowali, no, i z jakich powodów, czy mieli na to odpowiednie zgody, bo przecież tutaj też to jest może słabo, ale jakość w przepisach obecnych też jest uregulowane, więc krótko mówiąc, musi być to sprawdzone pod kątem te działania, muszą, jeżeli były podejmowane. Istnieje podejrzenie, że były, natomiast oczywiście nie ma dzisiaj żadnych jeszcze innych materiałów, które, czy dowodów, które by mogły stanowić przedmiot mojej analizy, czy moich rozważań, czy wniosków, ale jeżeli były podejmowane jakieś działania niezgodne z prawem, no to powtarzam, no muszą być konsekwencje wyciągnięte, tylko pytanie jest jeszcze dzisiaj otwarte, czy to rzeczywiście miało miejsce, bo to bulwersujące jest samo w sobie, samo podejrzenie jest już czymś, co bulwersuje opinię publiczną i mnie też nie ukrywam. No i jeżeli tak, to kto za to jest odpowiedzialny?